Co Klaus Meine myśli o polskiej publiczności? Ten i wiele innych przebojów zabrzmią już jutro w łódzkiej Atlas Arenie w ramach trasy koncertowej z okazji 50-lecia istnienia Scorpions. Dla nich muzyka jest tak naprawdę wszystkim. To, co robią, granie dla publiczności, nagrywanie kolejnych płyt, to jest ich życie. Sądzę nawet, że gdyby przestali grać, to po prostu by nagle poczuli taką pustkę, że pewnie trudno byłoby się z tym życiem w innych realiach pogodzić. Gdyby ktoś Scorpionsów zdjął ze sceny, to by ich zabił. Tym dlatego niech chłopaki grają, bo oni się czują w rock'n'rollu, w żywym graniu, jak ryby w wodzie. Póki będą mieli siłę i póki będą mieli na tyle witalność, by występować na scenie, to ta trasa pożegnalna będzie do tego momentu trwała. Kariera legendy rocka eksplodowała w czasie wielkich przemian ustrojowych w Europie. Wind of Change, wiatr zmian, wielki przebój, chyba jeden z największych przebojów grupy Scorpions właśnie opisuje te ogromne zmiany. Paradoksalnie utwór ten znalazł się na albumie, który był o wiele surowszy niż ich dotychczasowa twórczość. Muzyczna karuzela okazała się doskonałym przepisem na sukces. Kiedy runął berliński mur, to był świetny moment, ponieważ całe oczy całego świata zwróciły się na Niemcy. I jak zwykle Niemcy potrafią wykorzystać takie sytuacje, tak samo jak w piłce nożnej. Ja bardzo lubię Bundesligę, bo w Bundeslidze gra bardzo dużo Polaków i ta teoria również potwierdza się ze Scorpionsami, bo w Scorpionsach też gra Polak Paweł Mąciwoda i dzięki temu mamy lepszą piłkę w Niemczech i dużo lepszy zespół dzięki naszemu basiście. Jasnym więc staje się, że polscy fani nie zawiodą swoich idoli. No, frekwencja jest imponująca, tak naprawdę jest wyprzedana po brzegi Atlas Arena. To na pewno działa tutaj na plus, tym bardziej, że przecież nie występują w Polsce po raz pierwszy. Jeden z wielu polskich koncertów Scorpions został zorganizowany przez agencję Prestige MJM 1 lipca 2011 roku w Tarnowie. Panowie zagrali wtedy w strugach deszczu. To chyba najlepiej oddaje klimat, że rzeczywiście ich przeboje są tak porywające i tak dobre i tak niezapomniane, że publiczność polska po prostu lubi się przy tych przebojach bawić, nawet wtedy, kiedy na głowę leci fontanna wody. Ulewa nie grozi nikomu w Atlas Arenie, a niezdecydowanie mają ostatnią szansę, by nabyć wejściówki. Można powiedzieć, że jednostkowe bilety zostały na miejsca siedzące, czyli miejsca na trybunach, natomiast są jeszcze do dyspozycji miejsca na sektorach na parkiecie. A czego można spodziewać się po Scorpionsach? Zrobią to, co potrafią robić najlepiej, czyli dadzą fantastyczny koncert. Zapraszamy gorąco do Łodzi.